Hej, hej, moi drodzy, na was niedzielny z tej strony, a my jesteśmy w Dray Valley i tak sobie kombinowałem, czy znowu zrobić jakąś wewnętrzną zabawę tu, ale chyba lepszy będzie pomysłem, żebyśmy pojechali, zobaczyli inne trasy. Wydaje mi się, że to sensowniejsze będzie tak mimo wszystko, niż tylko takie zwykłe kręcenie się tutaj w miejscu, nie? To co, to biegniemy do tego budynku stacji. Jest chyba tam. Tak, mogę tak od razu? No. Prawie. O, ale chyba mnie rzuciło. No właśnie. Troszeczkę w inne miejsce. Dobra. I znajdziemy sobie jakąś robotę, która nas gdzieś stąd wywiezie. I jeszcze taki, który ja bym mógł mieć. Tu jest dużo roboty w ogóle, widzicie, nie? Logistyki nie mogę. Nie mogę, czy mogę? Ile mam pieniążków? 23 tysiące. Nie, to nie kupię chyba nawet. A może logistykę kupię? Chociaż ja bym chciał zebrać na to, żebyśmy ciuchcie mogli mieć. Nie, shunting. Freight haul. O właśnie, no to są, widzicie, akurat nie to. Bo to strasznie długi, jeszcze z cysternami, to pewnie trzeba mieć specjalne uprawnienia, ale tu. 7 klocków. Do Steinmilla. Czy ja to mam? HZMT? Chyba nie mam. Cholerne. Świństwo. Chyba nie mam. Jeszcze mogę sprawdzić, nie szybciej wrzucić to tu i będę widział. Denied, dobra, nie mamy. No właśnie. To szukamy czegoś prostszego. Longa też nie będziemy mieli, więc też mogę odłożyć. Szkoda, nie? Bo to nawet nie głupie by było, tak prawdę mówiąc. Ale to chyba będziemy mieli. FH, Freight Hall, tylko te 4 klocki, szału nie ma, dobra, ale to sobie, że tak powiem, odłożymy tu. Logistik nie, kolejny, za 22 tysiące. Kurde, muszę zrobić to z tymi, no, z tymi niebezpiecznymi chyba jakimiś towarami albo coś w tym stylu, bo zobaczcie, 22 klocki. To samo miejsce co tu, a tu płacą 4 klocki, nie? No jest różnica. Kurde, co tu jest? Long 1, nie mamy. B. Nie F, tylko ry. Kurde, coś tu jeszcze jest. Steel Mill. 7 klocków. I bierzemy to, chyba. No to na razie wygląda najkorzystniej, jeśli chodzi o moje możliwości na ten moment. A, czekajcie. A, to jest long. A, to już sobie pojeździłem. Tutaj to w ogóle jest long i te cysterny. Tu? Czekajcie. Chyba mogę to wziąć. Chyba to bierzemy. Zdecydowanie tak. Food Factory and Town. Bierzemy, bo to 11 tysięcy. To bierzemy na pewno. Jest, pięknie. Dobra, tylko teraz pytanie, gdzie to jest? Food Factory and Town. Ło, daleko, fajnie, tam jeszcze nie byliśmy. Tam jeszcze nie byliśmy, nawet będę bezczelny i spróbuję pojechać. O, tędy. Tą trasą nie jechaliśmy. Tak się zastanawiam, którędy potem, bo. A, to w ogóle jest tak, że to widzicie, się nie łączy. Okej, no to tu trzeba będzie pętelkę strzelić, czyli lecimy tędy, wbijamy tu, potem zawracamy i dopiero tu, nie? Chyba żebyśmy polecieli, nie, na to już tą trasą to leciliśmy, a to wyjdzie na to samo, ta jedna pętelka się zrobi chyba, nie? To jest chyba, jeśli się nie mylę, tunel tu górą. Śmigamy, jakoś tak polecimy. Dobra, to co mamy za zadanie? E20. Dobra. Za zadanie. Usuwałem sobie właśnie, gdzie jest E. E20 to jest tam, gdzie staliśmy. No to bardzo ładnie, to mi bardzo odpowiada, tylko że ostatnio chyba przestawiliśmy naszego loka w innym miejsce. A jakbyśmy zabrali tą,
Czy nie byłoby nam wygodniej, jak myślicie? Stąd wyjazd. Aha, to i tak by trzeba było tu cofnąć się. To dobra, znajdziemy tą naszą lokomotywę. Gdzie ja miałem? Tutaj? Tu jest, dobra. Pytanie teraz, czy ja stąd, bo to jest G, czy z G, to ja jestem w stanie polecieć do E, jestem, no to lecimy, dobra. Dobra, jest, moi drodzy, nie ma tak źle. Chyba jest opłacona maszyna, bo byśmy nie dostali zlecenia, nie? A, nie polecę tędy dookoła, jest. Ale to któryś tory chyba jest wolny. Dobra, spróbujemy. Jest zatankowana. A nie jest zatankowana. Ej, dobra, dobra. To nie, to moment. To musimy jednak ją chyba opłacić. Tak mi się wydaje. Musimy się opłacić, bo inaczej nie dostaniemy. O, nie mam zatankowanej do pełna. Nie ty. Też nie ty. Też nie ty, przynajmniej nie na razie. Ale dobra, aha, bo to i tak nie mogę. Bez. Właśnie, muszę najpierw. Fis, stówka, confirm, wallet, czekajcie, wallet, dobra, no i teraz mamy pyknięte wszystko, dobra, jak my tu wyglądamy z kasą, nie no, za 20 tysięcy coś, chociaż logistical byśmy mogli wziąć, ale wiecie co, ja ten, ja się jednak na to pisze 50 tysięcy. Chociaż nie wiem, czy tak szybko, nie tak dobrze nam się trafi, nie? Może za 10 tysięcy. Dobra, w razie czego to weźmiemy, jak nie następnym razem. Ta 11 tysięcy jest dobre, dobra kasa. Nie będziemy fisiować. Jakby nic nie było, zawsze można dokupić ten długość pociągu, czy coś w tym stylu i będziemy lecieć. No i teraz zatankowana do pełna, aż miło. Dobra, odpalamy. Nie, drugą. Jest. Szumi. Światełka, co byśmy widzieli, co się dzieje. Dobra, i tym razem będziemy musieli na razie na wstecznym. Puszczaj hamulec, puszczaj, puszczaj. Będziemy się wycofamy i któraś z tych pewnie będzie przelotowa, żeby nie lecieć tam aż daleko i wracać. Chociaż nie wiem, czy to nie tak nie byłoby szybciej, ale wiecie co? Zapomniałem, że tu jeszcze. Tak trzeba zrobić, bo inaczej nie schodzi całość, nie? Tak, żeby wiecie, było przyjemniej, no, zobaczyć coś, kawałek innego miejsca, bo tak to ciągle w tym samym, tą samą trasą byśmy latali, nawet jeśli ona jest szybsza, nie? Dobra, jeszcze trochę na hamulcu, ale mam nadzieję, że się nie zniszczy za bardzo. Już prawie puściło. Zobaczymy, czy tu jest przelotówka jakaś, po środku powinien być pusty tor. W tej grze tak często bywało, byśmy się ogarnęli. I tak jest, dokładnie tak zrobimy, że sobie polecimy tym pustym torem właśnie. Dobra, gdzieś tu będzie zwrotnica zaraz, o. Którą sobie teraz muszę znaleźć. Pikachu, jest Pikachu, dobra. I odpalamy maszynę. Kurde, zawsze muszę skombinować sobie klawiszologię, żeby nie robić tego wszystkiego myszką, łatwiej klawiszami by było, nie? Dobra, i polecimy tu i zobaczymy dokąd. Potem jak wyjedziemy za ten zbiorczy, jakieś zwrotnicę zbiorczą, to dobra, lecimy dobrym torem, lecimy. Tam jest przed nami. Przed nami luzik. Dawać krainę maluchów. Zwiedzamy. No, muszę przyznać, że to ma swój urok. Ta gra, na serio. Nie wiem, czy. Znaczy inaczej. Nie oczekujcie, że będę ją jakoś nieskończenie długo ogrywał. Raczej chcę pokazać. Może jeszcze właśnie zdobyć uprawnienie na lokomotywę, być może potem jeszcze na te wielo, jak to się mówi, jednostki te niewielokrotne, czyli to tam jakoś to się nazywa.
że kilka lokomotyw razem połączonych, o to chodzi, żeby taki skład pociągnąć. Zobaczymy, nie? Ale nie sądzę, żebym nie wiadomo co tam potem kombinował. Raczej tylko po to też, żeby wam pokazać mniej więcej jak ta gra i co ta gra ma w sobie do zaoferowania. Dobra, zobaczymy gdzie to nas wywiezie, bo na razie to tak tu przy zakręt przy jeziorku albo przy rzece, nie? No, to są ładne nowe klimaty do obejrzenia. Tak jest. Dobra, tak i potem będziemy lecieli. No właśnie, tylko czy to już jest Kurde, nie wiem. Nie, to jest pasażerski, czyli to następny będzie. Za tamtym musimy się ustawić i pojechać tu. Bo tu jest Dobra, to już wiemy. Tralalala. Nie tak daleko nawet. Czwóreczka switch, hop. Znaczy ja cały czas liczę, że to dobrze wymyśliłem, nie? Zobaczymy. Zawsze mógłbym tam, wiecie, wyjść, ale to tak żadna frajda, nie? Tak wyjść, sobie poustawiać semaforki i pojechać. Zawsze to małe ryzyko. Dobra, tylko to jeszcze było E20. No, to się nie bujajmy za szybko, żebym zdążył namierzyć, który to jest E20. Za daleko. Gdzie któryś chyba po prawej stronie, tak mi się wydaje, ale głowy sobie urwać nie dam. 50 chyba ten najbardziej po prawej, nie? To jest w ogóle E? E, dobra. Dobra, bo my musimy tu. Ja zakładam, że to będzie ten na prawo. Ostatni, nie? E20, tak jest. Dobra, no to lecimy. Ustawione są wszystkie zwrotnice, ok, więc nawet nie potrzebuję tego. Upewnimy się. 24 wagony do zabrania i dokładnie tam wygląda na to, że... A nie? Wróć. Nie, bo to jeszcze jest dziesiątka. Nie zauważyłem dziesiątki, my musimy to skręcić na ten tor. Dobrze spojrzałem. A, brawo, jeszcze wyszedłem z naszej maszyny. No, dobrze spojrzałem. Nie, na kolor wagonów, że coś nie halo, bo były zielone na szczęście, ale dobra, ogarnęliśmy. Podłączymy sobie tą maszynerię i będziemy jechać. Będziemy lecieć z koksem, moi drodzy. Dobra, nawet nie chcę przyspieszać, bo i tak będę zaraz zwalniał. To są kontenery chyba, ta. A to nieźle, nie? 11 koła. 4 kontenery, dobra cena. Dobra, zrobimy... Podcałujemy się buforkami. Podcałowani. Na wszelki wypadek zahamuję. Dobra, i co, włazimy tu i będziemy spinać to wszystko. Rurka do rurki, myk. Dobra. I to by było na tyle. Dobra, małych popuścimy hamulce. Wszystkie. Dobra. No i teraz tak, jak my będziemy lecieć, moi drodzy? No na razie to do przodu, to filozofii wielkiej nie będzie. A potem... dokąd... Aha, dobra, tu potem... do miasteczka musimy. Food Factory and Town CL coś. Dobra, czyli to na razie nas nie interesuje, bo będziemy się tym zajmować. Dobrze, patrzę, Food Factory and Town. Dobra, nie Good Factory, tylko Food Factory. Dobra, czyli tak jak było. Dobra, na razie prosta droga. Nie ma żadnych odnóg.
Nie wiem, czy to dzisiaj w jednym odcinku załatwimy, ale zobaczymy. Może się uda. Jak nie, to zrobimy przerwę lekką. Dobra, mamy odpuszczony hamulec. Dociśniemy z wagonikami. A czuć różnicę. Sama lokomotywa, taka mała, zwinna maszynka. A teraz to już czuć ten ciężar, który ciśniemy za sobą. Ale rozbujać się ładnie buja. Trzeba było tylko tą masę pchnąć, ruszyć z posad i od razu wygląda lepiej, nie? Dobra, tak. Z tyłu tu się same ponastawiają. Na razie to możemy przez dłuższy czas cieszyć się widokami. Proszę bardzo. Składzik sobie jedzie. Fikuniku. Cztery kontenery. Nawet się rymuje. 50 na godzinę można, my tu prawie 30. A i znowu nie przeczytałem o tych znakach. Dobra, następnym razem już chyba się zabiorę, żeby było łatwiej mi to ogarniać. Przesadzajmy. Sam nie wiem, co tu będzie za zakrętem. No właśnie, 40. No dobra, to akurat coś tam w górę, to chyba, że możemy przyspieszyć, ale niech ten skład mi przejedzie przez tę całą zwrotnicę i procent do góry, to chyba będzie, że pod górkę będziemy śmigać, nie? Ale dobra. Takim, widzę, półokręgiem będzie tu zataczało się. No, jednak spora górka, dobra. Nie ma co się tam delikutasić za bardzo. Za dużo tego. Damy radę. Czy to był piaseczek? No i na piasku jedziemy. Wiecie, pod górę zawsze trudniej. Nie? Myślałem, że już odpuściło, ale nie. Dobra, puściło. Możemy lecieć. Czyli na tyle się już rozpędziliśmy, że nie ma tego, takiej siły nie ma i nam kółka się nie buksują, nie? Możemy śmigać dalej. Mamy 70, to było. Lubi się, żeby włączyć fana. Niech się chłodzi. Nie będziemy na razie, że tak powiem, zwalniali. Jeśli coś pod górkę, no nieźle z towarem. Mam nadzieję, że paliwa starczy, bo trochę paliw jakby nam po drodze zabrakło. 60, jeszcze wyżej pod górę, mocniej. Dobra, to na razie też nie zwalniam. Potrzeby takiej nie ma, aczkolwiek widzicie, fan nie daje do końca, znaczy coś tam robi, ale temperatura mocno rośnie. Trzeba będzie trochę chyba odpuścić niedługo. Padnie. Zostawię włączony wentylator, liczę na to, że szybciej po prostu to wychłodzi. No, faktycznie ładnie pada. Szkoda, że ta prędkość jednak nam tak mocno pod górę tu jest. Dobra, jakąś prędkość utrzymać trzeba, no zupełnie nie będziemy tutaj. Chyba góra 20 na godzinę będzie, widzę, że 2,6 to stromo, strasznie stromo. W którym miejscu my w ogóle jesteśmy? A, to tu są takie przełęcze górskie, no dobra.
Ile? 60. To nie dla nas, to my nawet nie ten, ale chyba się robi bardziej płasko, więc też nie jest tak źle. No właśnie, bo już widać, nie? Po prędkości, że coś tam się polepsza. Być może nawet na tych obrotach to tak temperatura się na stałe, znaczy ustali, nie trzeba będzie się za bardzo martwić. Chciałbym trochę szybciej jednak mimo wszystko polecieć. Już tam z tej górki żeśmy zjechali. Wrzućmy jeszcze jeden ząbek. A trochę wzrasta, ale jeszcze spokojnie. 70 znowu pod górę. To straszna góra jest normalnie. Muszę trochę jednak odpuścić, niech ten silnik się też wychłodzi. Strasznie tu pod górę jest. W drugą stronę za tak się przyjemnie będzie zasuwało, nie? Ciągle z górki. No, nie jest to takie łatwe. Nie przypuszczałem, bo szkoda, że nie ma też informacji o tym, jakie będzie nachylenie po drodze. To by było niegłupie nawet, nie? Gdyby takie coś było gdzieś dostępne, mniej więcej średnie nachylenie na trasie, albo najwyższe jakieś, największe takie, które można spotkać, nie? Jakie nas tam może czekać po drodze. Czy bez piachu nie pojedziemy ostro pod górę. A nie będę na razie forsował maszyny, żeby za dużo temperatury nie złapała, a jak będziemy sobie na bardziej płaskim terenie, to nawet ją odrobinę rozpędzimy, to wtedy też będzie dla nas lepiej, nie? Możemy sobie, nie, w górach nie będę zwierzaków straszył. Co tu jest? Headlights. Nie, nie trzeba. Jeszcze dzień. No jest takie pytanie mam, czy ty w ogóle się w nocy jeździ? Tak a propos. Czy to jest możliwe? Bo nigdy w nocy nie widziałem. Jak będzie? Naprawdę śliska, czy ten, stromo. Większa prędkość to już tarcia za mało, żeby nas utrzymać. Docisk na torach, żebyśmy sobie troszeczkę piaseczka spróbowali odrobinę się podciągnąć. Dobra. Temperatura strasznie szybko rośnie, nawet z włączonym wentylatorem. Mamy naprawdę ostro pod górę, nie? O, dobra, chyba będzie równo, moi drodzy. Chyba się wyrówna za chwilę. Nam teren, więc nie będzie tak źle. Gdzie wyjeżdżamy? Co, chyba może tam za Good Factory and Town byśmy zrobili przerwę? Zobaczymy, nie? Ile czasu nam to mniej więcej zajmuje, żeby nie przesadzić. To jest w ogóle włączone? Czy on coś daje tak a propos? Jakoś nie widzę, żeby była różnica z włączonym wentylatorem. I bez. Temperatura jest ta sama, nie? Dobra, 30 coś na godzinę. Myślę, że możemy jeszcze ten ząbek. Za chwilę znowu będzie pod górę i wiecie, trzeba trochę skorzystać. Dobra, jak włączę teraz. Rośnie tak samo. Nie wiem, o co chodzi z tym fanem. Może to jest tylko tu, w kabinie. To dla mnie ten wentylator, żeby mi nie było za gorąco, bo na razie to tak rośnie standardowo, ale dobra, do 90 to tam powinno być bez problemu.
50, luzik. Kurde, nie wiem. Jakie to ma, czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Rośnie dla mnie tak samo. Czy jest włączony, czy nie jest włączony. Różnicy żadnej nie widzę. Nie widziałem znaku, cholera. Się zagapiłem. Nie wiem, ale chyba w dół lecimy. Trzeba będzie zaraz pewnie hamować składem. Przynajmniej się ten wychłodzi. Maszyna. To 60 było, a to luz. Ale na razie tak jakoś ładniutko, prościutko leci. Bez żadnego problemu. Bardzo nie zwalnia, więc jest dobrze. Damy szansę się wychłodzić silniczkowi, oszczędzimy trochę paliwa. Cały czas 70, niech się chłodzi nadal. Prędkość minimalnie mniejsza, więc spokojnie możemy lecieć. Nie ma problemu. Jak to wygląda? O, sympatycznie, nie? Takie klimaty. Można nawet chwilę wyjść na zewnątrz, pooglądać. Nic to ciekawego nie pokazują. O, proszę, drzewko nas mija. I te góry. A to co się dzieje? Po równym chyba lecimy, nie? Tak, zobaczcie, to w ogóle fajne, bo prędkość tak naprawdę jest stała. Minimalnie się zmniejsza, 80, ale... Co to znaczy? A, że będzie się zmniejszać. No dobra, no przy naszych osiągach to chyba na razie nie jest to problemem. Nie wiem, czy się rozpędzać. Właśnie, zobaczymy jaki będzie następny, jaka następna będzie znaki, jaka prędkość. Bo my dojeżdżamy do, po prostu do jakiegoś znowu łączenia torów. Dobra. Żeby nie było zbyt chłodno silnikowi. Przez tą górę to chyba w tunelu będziemy lecieć, nie? Czyli ją ominiemy bokiem, chyba wie. Nic nie daje. Trzeba się na wyższe obroty wskoczyć. Za 400 metrów 60 na godzinę. Dobra, to chyba też nie ma sensu się tak bujać, bo nie wiadomo czy za chwilę znowu nam nie obniżą tej prędkości. Tak patrzę, czy tu gdzieś wjeżdża. Tak, w tunel, dobra. Czyli tunelem będziemy się posuwać dalej. Pod górę zaczyna iść, czy mi się wydaje? Trochę chyba pod górę. To zobaczymy, nie? Nie wiem, czy nie trzeba będzie przestawić zwrotnicy. Więc tak trochę się czaję przy oknie. Dawaj. Jest dobrze ustawiona, więc nie ma problemu. 60 tu, 60 tu. Więc tak naprawdę też na razie nie ma co zwalniać. A my to jak mamy prosto. A, no to chyba mogę trochę wrzucić. Nie, na obroty. I tym samym, proszę bardzo, przebijamy się na drugą stronę góry. Jeszcze jest trochę. Tu znowu pod górę będzie, nie? To ile wlezie, rozpędźmy się. Bo jak mamy za chwilę mieć ostro pod górę, to lepiej zrobić to na w miarę prosty tym, chociaż pewnie już teraz ciśniemy pod górę.
1-2, czyli coraz bardziej stromo. No dobra, to może przejedziemy jak najszybciej ten etap. I potem może będzie lepiej. No tam już w dół leci, nie? Tak wygląda. Tak, w dół, dobra. To niech sobie leci. Trochę paliwa się spaliło od razu, nie? Pod tą górkę. Pięćdziesiąt. I że niby równo? No nie wiem. Myślę, że tak trochę w dół to nadal leci. Ja myślałem, że ta górka to będzie taka lepsza. Tu widzę, szału nie ma. Trochę trzeba jednak wrzucić obrotów. A. Nie wiem, czy to, że silnik jest trochę taki mało zagrzany, też ma znaczenie, jeśli chodzi o spalanie. Cholera wie, nie? 40. Będzie szło w górę chyba, nie? Dosyć ostry skręt, no ale to nas nawet 40 nie, no nie dosiągniamy to. Tak, 1035. Co tu jest? Co tu nas czeka? Kolejny tunel. Strasznie chciałem powiedzieć, tunelowa ta droga, nie? No, ale to w sumie góry. Widzę niewielkie te tunele, na szczęście. Aha, czyli takie jedno zbocze góry przecięte, nie? Za chwilę trzeba drugie gdzieś się przebić. Też pewnie niedługie. A, mamy 45 na godzinę. Wow. Szaleństwo. Taki dłuższy kawałek tu widzę, pod tą górą się ciśniemy. Właśnie nie wiem, czy ta nasza trasa będzie przebiegać pod według tej mapy, czy nad. Nie zauważyłem, coś tam było. Jakieś znaki fajne na pewno. 80 i strasznie pod górę. Bomba. To lubimy. Jest nieźle pod górę, zobaczcie, było prawie 50, a teraz ledwo 30 się ciągniemy. Tak patrzeć, że nam paliwa starczy, nie jestem pewien. Na serio, nie jestem pewien. Może jednak trochę wolniej zrobię, bo powiem wam szczerze, no kawałek drogi jeszcze mamy. Nie wiem, czy tak 50-50, jak tam będą same góry, to nie wiem, czy my dojedziemy. Tak na styk będzie, naprawdę. A, czyli my jedziemy górą. Pozostałe tory są na dole, zakładam. Tak. I całe miasto też tam jest niżej. My jesteśmy tylko przelotówką. Dobra, to wiecie co? Tak patrzę na tą mapę, że jednak dojedziemy do końca i nie rozładuje już się, tylko rozładunek zostawię na następny odcinek. No nie wiem, to chwilę zawsze trwa. Znaczy trwa, no. Znalezienie tego miejsca właściwego, nie? Bo to znowu pod górę? O, shit, znowu pod górę. Nie, nie starczy nam paliwa. Jakby cyk, cyk, nie starczy nam paliwa. A, można sobie obejrzeć, jak tutaj wygląda cała infrastruktura.
To dlatego takie drogie było, 11 tysięcy, bo cwaniaki wiedzieli, że to pod górę. Albo ja taką trasę wybrałem, nie? Może jednak lepiej było wziąć dookoła, to przez Steel Mill. Byłaby nie taka górzysta, bo to same faktycznie góry są, kurde. No zobaczymy, czy starczy nam tego paliwa. Jakie tam są znaczki? 70 i nareszcie coś w dół w końcu. Nie pod górę. Cały czas miasteczko widzimy i fabrykę żarcia, tak? Good Factory, a nie, to nie żarcie, tylko jakieś dobra wszelakie. Nazwijmy to w ten sposób, okej. Teraz powinno być z górki. Ale to też trzeba ostrożnie, bo widzę, że jest tylko 50. Czy z górki to obniżenie prędkości. Ciekawe, czy jest nadal pod górę? Chyba nadal pod górę. Słabo to widzę, powiem wam szczerze. Bardzo słabo. Bo po drodze chyba nie ma żadnej opcji, żebyśmy zatankowali, nie? A ciekawe, co się stanie, jak mi zabraknie paliwa. Pewnie niedługo się dowiemy. Coś pod... Drga prędkość, czyli... Jednak chyba gdzieś lekko w dół lecimy. Albo bardziej równy teren się zrobił, nie? Słabo to wygląda, ale kurde. Na tych wyższych prędkościach to paliwo po prostu znika. Więc nie wiem, czy jest sens. Może lepiej tak się ciuchciać właśnie. Jesteśmy gdzieś w połowie. Nie no, chyba starczy, nie? Jesteśmy tak jakby w 2/3 trasy. A to zaryzykujmy. Lipa. A jednak i tak, a to 40, czyli faktycznie jest dosyć gęsto, jeśli chodzi o skręty, zakręty. Zobaczcie, temperatura trochę nam wrasta, na razie jeszcze kontrolujemy sytuację. W końcu się zrobiło z górki, a nie ciągle pod górę, ludzie. Co to za trasa jakaś szalona? Ja tu chcę widzieć minus tam jeden i tak niech już do końca minus jeden będzie, nie? No to za to możemy w spokoju podziwiać sobie tak krajobrazy. Zdecydowanie. Gdzie mam nadzieję, że będzie w końcu jakaś mała dolinka i nas w dół to ogarnie. Jakoś widzę, temperatura na szczęście nie szaleje. Widzicie, na tej prędkości to paliwo jeszcze tak nie znika jak tam. A tutaj coś jakoś jest w końcu informacja, będzie jakiś rozjazd i my na tym rozjeździe musimy w lewo. Będziemy lecieć dołem, więc zakładam, że ten kawałek między rozjazdem, a tu trzeba będzie się rozpędzić dobrze, bo tu będzie pewnie pod górę już potem. Cała reszta. Będzie nawet lekko przygrzać silnik, żeby te... tylko 30. O, poważna sprawa. Bardzo ciasne zakręty w takim wypadku. Jak tam skład? W porządku, w porządku. Temperatura nadal jeszcze pod kontrolą. Właśnie będziemy mieli zaraz połowę paliwa. Nie no, to zdecydowanie chyba dojedziemy.
tam ciekawego za rogiem. Prędkość rośnie jakoś? Nie. Czyli w miarę stabilnie pod górę ciągle. To było 30 i będzie wzrastała. A, jest zwrotnica inaczej ustawiona, więc będziemy musieli ją sobie przełączyć. A, docieramy do... W ogóle... Tu się zatrzymamy, jak... Ciekawe, czy będzie... Dobra, opada, na minimalnych obrotach opada. Ale to trochę lipa jechać na jedynce, to będzie 5 na godzinę dosłownie. Ale chyba nie mamy wyboru. Jubi-dubi i my mamy 40 na godzinę tam, dobra. Ale równy w miarę teren, więc to chyba nie tak źle będzie. A, niech to trochę ochłodzi się. Bo tam cały czas by było pod górę, widzicie? Ja pierdzielę. To byśmy nie dojechali nigdzie. Do Iron On Mine East. No, to byśmy tak trochę mieli pod górę pewnie cały czas. Chociaż paliwa by starczyło, prędzej tutaj się przegrzałby silnik, nie? Właśnie połowa paliwa nam znikła. Ale zobacz, jaka jest różnica tu, nie? Jak od razu widać, że tu idzie w górę, a tutaj idzie tak na równi w miarę. Więc może nie będzie tak źle. Dobra, zaraz się trochę ochłodzi. Plus 1,1. Czy się ten, że nie będzie zmiany prędkości, chyba o to chodziło. Będzie strasznie ciasne te zakręty, zobaczcie, kurde, kto to wymyślił taką drogę w ogóle, nie? Nie hamuj, kurde, zapomniałem. A, bo to jest taki trójkątny rozjazd, tak? O, tak, no, dokładnie, dobra. Czyli my musimy jechać sobie tu, patrzeć, czy nie przeginamy z prędkościami. Chyba 50, jeśli dobrze widziałem. Chyba mamy w dół. Tak. Zdecydowanie mamy w dół. Odpuszczam w ogóle, niech się... Trzeba i tak pilnować, żebyśmy 50 nie przekroczyli, bo to chyba będzie dosyć stromy zjazd. Trochę zaoszczędzimy też paliwa. Teoretycznie opłaty będą mniejsze, nie? Chociaż my i tak 100 wypłacimy, to w sumie żadna różnica dla nas. No dobra, ale w końcu mamy z górki, chociaż chwilę. Chociaż chwilę. No już mamy 40, widzicie? Szybko się rozpędza maszyna. 60. Dobra, to nie ten, to nie hamujemy. To nie hamujemy. Niech się rozpędził. Zakładam, że za chwilę i tak będzie pod górę. Osiemdziesiąt. Proszę. Rozpusta normalnie. Ale zobacz, jak się schłodziła fajnie maszyna. Dobrze jest. Będzie można cisnąć w razie czego. Jak my to wyglądamy? Tym wszystkim, gdzie jesteśmy, a czyli tam za chwilę będziemy pod górę pewnie się wbijać, więc dobra, na razie ciśniemy. 70, kurde, to on nigdy tak szybko nie jechał. Samodzielnie w życiu, nie? Jak wygląda? A, dobra, trzeba pilnować, żeby o 80, 70. Niepotrzebnie, cholera, tak dużo dałem. 60 będzie opadało. Trzeba będzie na malutkim hamulcu chyba bzykać,
żebyśmy nie... Chociaż podejrzewam, że zaraz będzie pod górę i się skończą nasze bajeranckie pomysły. Dobra, hamulec odpuścił zupełnie. 40 0,9. No tak, było, żeby w dół, nie? To będzie kara, mandacik, jak nic. Ciekawe, czy się wykoleimy. Na szczęście się nie wykoliliśmy, to już plus. To już jest plus. Dobra, na razie jest chyba z górki. No niestety ten hamulec tak mocno pocisnąłem ze strachu. Powinniśmy mimo wszystko nadal się automatycznie rozpędzać, jak tylko hamulce puszczą. To prawda, na razie było tylko 40, więc szału nie ma. No dobra, ale się kręci koło za kołem. Ciągnie z mozołem, więc nie jest źle. No, 60 i będzie rosło, no dobra. Puścił ten hamulec w końcu? Puścił. O, chyba już nie jest tak pięknie. Już chyba się pniemy pod górkę. No, nawet na pewno. Chociaż nie, raczej nie, za szybko przyspieszamy. To jeszcze nadal jest w dół. Nadal jest w dół minimalnie, ale jest. Jakie fajne artefakty. Tu 80, ale będzie nam spadała wartość, będzie mniej następnym razem i chyba, że się wyrównujemy, tak? W terenie. Dobra, do 80 to mam daleko. Podejrzewam, że będzie 60 kolejne. Chociaż nie wiem też, może, bo to jest takie, tam kolory są różne tych trójkątów, one pewnie też coś oznaczają, nie? Że o ile się pewnie zmieni dana prędkość maksymalna. Zobaczymy. Dokładnie, 60, czyli to tak jakby te czerwone to o 20 mniej, nie? Czyli niecałe 40. Dobra, leciutko przyhamujemy. Padasz prędkości, kochana, czy nie? Pada. No dobra. To pewnie będzie 40. Przecież cholera wie, kiedy będzie kolejny ten znak. Ale zgadłem, 40, nie? No. Na lekuchnym hamulcu cały czas wsuniemy. Kurde, jak jest równo, to w sumie nie Ale nie, no zobaczcie, tutaj cały czas ta prędkość, tak nawet bym powiedział, że wzrasta. Boże, drzewo nam się zaraz wali na głowę. Ja pierdzielę. Musimy troszkę hamulec lokomotywy minimalnie coś tam dał. Dobra. Lekko spowolnił. Cały czas 40, tylko dobra, gdzie my lecimy w ogóle tak? A propos, w prawo. Czyli dobrze ustawione. Minimalnie troszkę ciśnienia więcej wrzucę, bo teraz będzie ostro w dół. Czyli teraz z góry zjeżdżamy, to nie jest, że pod górę tu będziemy wjeżdżać, tylko wręcz przeciwnie. Chciałem z górki, to mam, nie? Góry to mam, nawet za dużo mam. Dobra, bo tylko 50 to jest. Dobra, to popuśćmy trochę tych hamulców. W sumie po co silnik pracuje, nie? Co za cymbał ze mnie. I hamulce zupełnie odpuśćmy, niech się toczy. Dosyć duży spadek, może się nawet bujniemy fajnie, a wątpię. Dobra.
hamulce. Puściłyście? Puściły, dobra. Trochę go tak podkręcimy i potem na luzik znowu wrzucimy. Dobra, jeszcze. Jeszcze. Trzeba. Myślę, że to jest ok. 60 za chwilę. Minus 2,8. Będzie normalnie jak kula w dół się staczało. Dobra, trzeba będzie pilnować tego. Bo zaraz ma być mniej, czyli pewnie 40. Zobaczcie, jak to szybko przyspiesza. Jak to przyspiesza skubane. Dokładnie 40 tylko. Jakieś zmiany nie widać na razie. Gdzie już jesteśmy? No dobra. I tu będzie tylko prawo, prawo. Dwa razy. Można chyba już odpuścić. Niech się trochę znowu rozpędzi. 40 cały czas jest tutaj ostro. Za 200 metrów. Problem jest w tym, moi drodzy, że ja nie widzę tego rozjazdu. I nie wiem, czy tutaj trzeba będzie to przełączać, czy będę od tyłu mógł sobie normalnie tak wjechać i będzie cacy. Dobra, w prawo jest, więc nie muszę przełączać, jest dobrze. 40 na godzinę. Minus, co cały czas w dół lecimy. Dobra, troszkę odpuszczę hamowanie. Nie jest aż tak mocno w dół. Szkoda, żebyśmy stracili tu prędkość. Za dużo jej. Tak i tak, tak ładnie w dół suniemy. Będzie dużo zakrętów teraz. Ale w sumie już żadnego, oprócz tego żadnego rozjazdu, nie? Ten i tak od tyłu wjeżdżamy, więc to nie ma znaczenia. Już się znowu rozpędzamy, bo się znowu bardziej stromo zrobiło. Przestawiliśmy zwrotnicę. Trzeba będzie uważać tam na prędkość, żeby nie przeszaleć. Bo szkoda przed samą metą by się było wykoleić, nie? No, ale powiem wam, że to już jest jakaś tam zabawa. To już jest jakaś nawet zabawa. Dobra, 50, ale tak się będzie, rozumiem, obniżało. Więc dobrze, hamulec coś tam wrzuciliśmy. Nie wiem, czy 30 za chwilę też nawet nie będzie. Tak chcę utrzymać mniej więcej tą prędkość. Tak jest, czyli 30, zielone, nie wiem, daje o 1 do góry może? A dobra, na razie nie będę przesadzał. 30 mogę lecieć. Czyli tak mniej więcej ten hamulec tak ustawiony tutaj jest ok. Dobra, można chyba odpuścić go. Bo jak i tak idzie do góry prędkość, więc nie ma co świrować. Aczkolwiek w ogóle nie orientuję się jeszcze, gdzie będzie ten kolejna zmiana prędkości. Być może te kolory też mówią nie tylko o wielkości tej zmiany. Aha, to było 30 cały czas chyba. Tak. Coś za szybko lecimy. Ale 50 będzie się zmniejszała. Bo być może właśnie to jest dowcip taki, że to podaje też, kiedy to się będzie jeszcze zmniejszało, czyli w jakiej odległości ta zmiana nastąpi, nie? To czerwone to chyba szybko, a jednak jest 30. 30 i tu już jakiś rozjazd jest.
No i powiem wam szczerze, że przed tym wyhamowało zupełnie. Nie, 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 nie hamuj, nie hamuj. Przecież przy tym rozjeździe byśmy się zatrzymali i tak myślę, że na dzisiaj to by starczyło, bo to i tak już prawie 50 minut, albo nawet więcej z samej jazdy, a skoro nic nie tniemy, no to będzie tego trochę. Dobra, wrzuć tam jakiś trochę obrotów. Bo pytanie, gdzie my mamy na to miasto wjechać, nie? Bo to było C6i. Teraz trzeba by znaleźć właśnie, gdzie jest w ogóle to miasto, nie? Faktory to nie. Nie, dobra, food? Nie, może food? Nie, gdzie? Halo, 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 halo. Food Factory, to dobrze. Czyli w drugą stronę. Food Factory B. A my mamy C. Food Factory Transfer Yard. Dobra, to teraz główną... Jak tam dojechać? Tak naprawdę to chyba na wprost. Szczerze mówiąc, nie? C, zobaczcie. Wygląda na to, że na wprost chyba. Chyba coś z prędkością jest zdeczka za dużo. I nawet nie wiem, gdzie jedziemy. Ale chyba dobrze. Hamuj! Bo tu już nie wiem, gdzie. Lecimy na ten główny tor. Ale dobra, moi drodzy, to sobie sprawdzimy. No dobra, nie będę stawał na przejściu, na drodze. Wiecie co, dobra, jak już jesteśmy, to sprawdźmy. Nawet dobrze trafiłem C. C6i, to nawet teraz dobrze trafiłem. Bo to oznacza, ale jest mały problem. No i drodzy, jest mały problem, bo ja... A nie, C6 jest pusty tor, dobra, bo ja myślałem, że tam są jakieś wagony. No dobra, no to lecimy. Nie, no to nie jest źle. Przypadkiem dobrze, dobrze jest ustawione było. Za to tu tylko będziemy musieli przestawić, chyba. I tu, nie? Żebyśmy wjechali sobie tu, a potem na ten. Dobra, tak to powinno zadziałać. No, no to przypadkiem całkiem nieźle wyszło. Nawet paliwa jeszcze trochę zostało. Nie wiem, jeszcze hamulec jest, ale dobra, zaraz go odpuści. Piaseczku trochę nawet zużyliśmy tym razem. Poziom oleju też trzeba. To nie jest temperatura, tylko poziom. Faktycznie poziom, nie? C6i. Zakładam, że to tu. Zakładamy, że to tu. Uncouple following cars at station track. Complete job. Dobra, taką robotę to my lubimy. Tylko będę znowu pewnie latał i szukał stacji, gdzie tu jest szefostwo stacji. Ale chyba tam było to, nie? To będzie station. Albo tamten domek. Zobaczymy. Dobra. Mości pociągu hamujemy. Elegancko. Ile mają, kurde, tych lokomotywek, nie? Zatrzymałeś się. Super. Dobra, na wszelki wypadek machniemy to i to. I idziemy się rozłączyć. Mieliśmy zrobić uncouple. Hop. 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 I puszczajcie nas, łobuzy. Dobra, i co? Hamulec, cyk. Hamulec, cyk.
Czekamy sekundę, odjadę ze 2 metry. I polecimy szukać stacji. Dobra, to dzisiaj wszystko zrobimy. Myślałem, że będzie trochę dłużej trwało. Ale powiedzmy tam godzina, parę minut, jak zwykle u mnie filmy trwają, więc chyba się już przyzwyczailiście, że są ciut dłuższe niż w większości youtuberów. Dobra, wystarczy tego dobrego. I idziemy, tak, pierwsze to światełka, fanik out, silnik out, bezpieczniki out, neutralny, no i dobra. I szukamy stacyjki. Jest! Nie trzeba było daleko szukać. Dobra, ciekawe czy nam zaliczy robotę. Yeah! Zaliczone! Ale zabrakło mi 3 minuty, kurna, do bonusu. Ja pierdzielę, 3 minuty. Trzeba było nie żałować tego paliwa, nie? Byśmy dojechali szybciej. No dobra, ale i tak nieźle. Człowiek nabiera wprawy powoli. Dobra, trzeba kasę zabrać. Zawsze 11 koła to 11 koła. Jak wyglądamy? Teraz w portfelu 35. Dobra, może byśmy kupili sobie jednak jedną z tych licencji. Zobaczymy inaczej. Jak kasa będzie dobra z zadań, to nie będę kupował. No, na przykład taka 9. A to już byliśmy tam, kurde. To już byliśmy, bo to z powrotem, Harbor and Town. No właśnie, no korci, żeby wziąć, bo pieniądz dobry jest, ale to będzie ta sama droga. To będzie ta sama droga może, nie to gdzie to jest, ta sama droga. Harbor and Town. Teoretycznie moglibyśmy inną trasą polecieć, od biedy tak. Możemy pojechać tu przez Oil Well North, potem Steel Mill i tutaj, że no to już tą samą drogą kurde lecieliśmy, to trochę słabo. Dobra, poszukamy, może coś innego będzie, ale to poszukamy następnym razem. Widzę, że tylko Harbor and Town, kurde, niedobrze. To bardzo niedobrze. Shunting jest, o to Shunting byśmy mogli wziąć. Bo to jest dobra kasa, a to jest w tym miejscu, więc chyba się opłaci. I to jest chyba nawet dokładnie to, co my przywieźliśmy teraz, moi drodzy, jeśli się nie mylę. Te 4 wagony, nie? No właśnie. To byśmy może to wzięli następnym razem. Dobra, żeby troszeczkę kasiory zarobić, to by było i chyba logistik wezmę. Nawet za 12 z powrotem pojedziemy. To dobra kasa jednak. Chociaż tu jest dobre, Goods Factory and Town, też jest niezła, tylko że tu trzeba mieć ten hazm, no to też tylko shunting, czyli to nie jest wożenie, tu jest znowu Harbor and Town, to nie, tak tylko patrzę, tu też Harbor and Town i nie mam, 41 koła, ale to nie tą, widzicie jaki to jest długi pociąg, to na pewno nie tym biedakiem, tą lokomotywką, którą mamy, bo ona by się skichała, no rzadko. Dobra, to jeszcze tylko freight, to byśmy mogli mieć longa. Trzeba by kupić za 10 koła. Tak mi się przynajmniej wydaje. I wtedy można by to wziąć, ale z drugiej strony to damy 10, to tylko 4 zarobimy, nie? To lepiej nie brać tego i wziąć to i mamy 9 na czysto. Znaczy na czysto, no tyle mamy. To byśmy wzięli 7. To 31, ale też tego nie mogę. A zobaczymy, jak może być może te... Ja też tego shuntingu nie będę mógł, kurde. No nie tak prosto. Być może jednak ten logistik trzeba będzie jednak kapnąć, żeby w razie czego mieć albo longa, bo to też tylko dychę, ale nie wiem, czy ta maszyna pociągnie longa. Ja bym się raczej nie szarpał, nie? To ona chyba do 400 ton. Więc tutaj ile taki long? 110. A, bo on jest pusty. A, dobra, ale tu... No to bym powiedział, że ten będzie hardcore. Co prawda większość będzie z góry, ale powiem wam, że no będzie ciężko. Nie wiem, czy dałbym radę nawet.
pod górę z tym gdzieś pojechać. Jak trzeba by było podjechać, nie? 330 to na 400 jest max. Nie wiem. Dobra, ale za dużo zastanawiania na teraz. Na razie dzięki serdeczne, moi drodzy. Zapraszam na kolejne odcinki. Hej, hej, trzymajcie się.